Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przygotujemy wspólnie pyszną domową pizzę. Chcę Wam pokazać sposób na pizzę, którą już robię od wielu lat. Na pewno w internecie znajduje się mnóstwo przepisów na pizzę, ale ja mam nadzieję, że mój przepis przypadnie Wam do gustu. Zobaczycie, że to jest naprawdę proste. Opowiem Wam kilka ciekawostek, dlaczego używam takiej mąki, a nie innej. I o pizzy też troszkę się dowiecie, dlatego gorąco Was zachęcam do obejrzenia filmu z przepisem, a nowych widzów jak zwykle zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Jeśli film będzie Wam się podobał, pamiętajcie, łapka w górę. Do przygotowania pizzy z mojego przepisu będę potrzebować mąki. Ja zawsze używam mąki typu 0. Jest to mąka, która jest bardzo drobno zmielona. Włosi właśnie z takiej mąki wypiekają pizzę, ale nie tylko pizzę, robią również focaccię. Dlaczego taka mąka jest najlepsza do pizzy? Ponieważ zawiera dużo glutenu. Gluten powoduje, że to ciasto jest bardzo elastyczne. Fajnie się, że tak powiem, wyrabia. Nie ma problemów, nie ma wysiłku z wyrobieniem tego ciasta. Gluten to jest też nośnik smaku i aromatu. Ciasto wypieczone z takiej mąki zerowej nie wchłania wilgoci, przez co na przykład pizza nie wchłania sosu. Ciasto będzie sprężyste, chrupiące na zewnątrz, mięciutkie w środku, dlatego jest to idealna mąka do przygotowania pizzy. Taką mąkę kupicie praktycznie w każdym markecie, nie ma z tym większego problemu, dlatego Wam polecam akurat kupować taką mąkę do pizzy. Owszem, można pizzę zrobić również z innej mąki, takiej typowej do ciast drożdżowych, tam typu 500, czy 550 też wyjdzie, ale ta smakuje mi najlepiej. Zobaczcie, oprócz mąki, co będzie jeszcze nam potrzebne do przygotowania pizzy. Mamy tutaj 300 ml ciepłej, niegorącej wody, mąka pół kilograma, już Wam mówiłam. Teraz mamy mniej więcej półtorej łyżeczki płaskiej soli. Mam tutaj oliwę z oliwek, to jest mniej więcej 60 ml. Mam tutaj 25 g świeżych drożdży, łyżeczka cukru. Tyle wystarczy, żeby przygotować pyszne ciasto. Zatem zabieramy się do roboty. Na początek przygotujemy sobie zaczyn drożdżowy, zatem do pojemnika z wodą wkruszamy świeże drożdże, dodajemy łyżeczkę cukru i całość mieszamy, aż te drożdże się rozpuszczą. Zatem tak, mamy już zaczyn przygotowany, to teraz do misy robota, można to również wyrobić ręcznie. Najpierw sobie wsypuję sól, żeby ta sól nie miała styczności z tym zaczynem drożdżowym. Teraz wsypujemy mąkę, wlewamy zaczyn drożdżowy. Uruchomimy sobie robota, żeby to się tutaj wstępnie wymieszało i zaraz sobie dodamy oliwę. Ciasto już mam wyrobione, one ma taką lekko klejącą konsystencję, ale przez to będzie bardziej puszyste po upieczeniu. Miskę już miałam podsypaną troszkę mąką, jeszcze to sobie tutaj troszkę tak wyrobię. I już ma takie, one są bardzo delikatne, mięciutkie. O, te ciasto sobie teraz odstawimy na godzinę do wyrośnięcia. Ciasto już nam pięknie wyrosło, u mnie potrzebowało nawet mniej niż godziny. Zobaczcie, one praktycznie już ucieka nam z miski. Teraz je sobie tutaj przełożę na blat podsypany mąką i jeszcze raz sobie wyrobimy. Zagniatamy do środka. Z tego ciasta zrobię sobie dzisiaj dwie pizze na takim trochę grubszym spodzie. Moja forma ma mniej więcej 30 cm. Wyjdą też Wam tutaj trzy mniejsze pizze na cienkim spodzie. To już zależy, jakie ciasto lubicie. Teraz to ciasto można sobie tak porozciągać w rękach, ale można sobie też pomóc wałkiem. No chyba, że ktoś z Was umie podrzucać ciastem i robić fajne pizze, no ja jeszcze nie potrafię, dlatego ja sobie tutaj pomogę wałkiem, żeby to szybko rozwałkować. Ciasto już mam rozwałkowane, to teraz je sobie przełożę na formę do pizzy. Ja mam taką specjalną formę z takimi dziureczkami, ta forma ma mniej więcej 30 cm średnicy. Fajnie się piecze, ponieważ to powietrze tutaj od spodu również działa i ta pizza fajnie się przypieka od dołu. A chcę Wam jeszcze powiedzieć, że wbrew pozorom, jedna z ciekawostek, nie Amerykanie ani Włosi jedzą najwięcej pizzy na świecie,
ale zgodnie ze statystykami i badaniami najwięcej pizzy na świecie w przeliczeniu na jednego mieszkańca jedzą Norwegowie. Jest to mniej więcej ponad 5 kg pizzy na jednego mieszkańca, także sporo. I tutaj już mamy przygotowane. I teraz posmaruję sobie sosem. To jest mój domowy sos. Przepis na ten sos znajdziecie tutaj pod linkiem. Mam filmik na moim kanale. I teraz już dodatki. Włosi wyznają zasadę, że im mniej, tym lepiej. Dlatego ja sobie też tutaj dam tylko minimalną ilość dodatków, a w zasadzie dodatki do pizzy to już wolna wyobraźnia i to, co Wam smakuje. Ja sobie dzisiaj tutaj tylko przygotowałam na tą chwilę pieczarki, także sobie wyłożę tylko surowe pieczarki, posypię sobie za chwilę mozzarellą, to zapieczemy, a później dam jeszcze na górę kilka innych dodatków. I teraz tak przygotowane ciasto na pizzę wkładamy do piekarnika. Temperatura najwyższa, jaką możecie uzyskać w waszym piekarniku. Wtedy ciasto na pizzę i ta pizza się świetnie piecze. U mnie to jest 250 stopni z taką funkcją 3D, czyli przestrzennie. Może to być góra, dół, 270-280 stopni. Tyle, ile wasz piekarnik da radę na najwyższej mocy. Pizza będzie się piekła mniej więcej 8-10 minut. Musicie obserwować, bo to wszystko zależy od piekarnika. Musi się fajnie przyrumienić. Zatem do piekarnika. Moja pizza już jest gotowa. Wygląda naprawdę wyśmienicie. Jest tutaj taka chrupiąca na zewnątrz. Będzie mięciutka w środku. Ja sobie ją jeszcze tutaj z dodatków sobie jeszcze dam szynkę parmeńską i rukolę. I dla mnie to już wystarczy. Także sobie jeszcze ułożę tutaj kawałeczki szynki parmeńskiej. Ja lubię taką świeżą szynkę, ponieważ taka upieczona w piekarniku, to już później robi się taka twarda. Wystarczy jeszcze całość posypać rukolą i moja pizza już jest praktycznie gotowa. Ja już za chwilę sobie ją spróbuję, a chciałam Wam powiedzieć, że sobota jest dniem, w zasadzie sobotni wieczór, w którym na świecie je się najwięcej pizzy. Zatem w najbliższą sobotę zachęcam Was do przygotowania pizzy właśnie z tego przepisu. Pamiętacie, tutaj macie link do sosu domowego na pizzę, więc gorąco Was zachęcam do wypróbowania. Teraz to sobie przetnę i Wam pokażę, jak ta pizza wygląda w środku. O, pulchniutka. Idealna jak dla mnie. Także ja zaraz się będę delektować moją pizzą. Jestem ciekawa, czy Wy próbujecie przepis, jak Wam wyjdzie. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam smakuje pizza z mojego przepisu. Łapka w górę, jeśli filmik Wam się podobał. Zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie.